Amatorzy mocnych wrażeń na wodzie i miłośnicy nowych smaków w kuchni mają ze sobą wiele wspólnego. Zawsze szukają czegoś nowego, kochają eksperymentować. Przed nowymi pomysłami nie cofną się w żadnym wypadku. Tak powstają nowe, zaskakujące połączenia smaków i nowe sposoby poruszania się po wodzie. Dziś w programie przykłady jednych i drugich. Marcin Budynek i Paweł Pochwała zapraszają. W okolicach Dziwnowa gwiazdy rzadko odbijają się w lustrze Bałtyku, bo tu prawie zawsze wieje i fala jest wysoka. Idealne warunki do uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza różnych odmian żeglarstwa. Nie tylko na przybrzeżnych wodach Bałtyku, ale także na płytkiej zatoce Wrzosowskiej od strony rzeki Dziwnej. Raj dla miłośników małych łódek, windsurfingu czy nowego żeglarskiego szaleństwa. Kitesurfingu, który szturmem zdobywa wyznawców na całym świecie, w Polsce także. Nowoczesna dziwnowska marina, jedna z najpiękniejszych na zachodniopomorskim szlaku żeglarskim, przyjmie każdego żeglarza bez względu na sprzęt, jakiego używa. A o gościnności gospodarzy przekonali się ostatnio uczestnicy żeglarskich mistrzostw świata w klasie Laser Radial, rozgrywanych pierwszy raz w Polsce właśnie w Dziwnowie na Bałtyku. Mały Dziwnów i światowe żeglarstwo? Nic w tym dziwnego! 5 posiłków dziennie i najważniejsze – śniadanie. To podstawa zbilansowanej diety. Nowe połączenia smaków? Jak najbardziej. Zacznę od przygotowania jajecznicy. Śniadanie w wersji angielskiej. Od czego zaczynam? Zrobię jajecznicę na parze, drodzy Państwo. Czyli garnek z parą, na to nastawię patelnię. Patelnia musi się nagrzeć od pary. Jajka. Do podbitych jaj dam teraz serek twarogowy. Serek twarogowy z cebulką i szczypiorkiem. Wybiorę dwa takie ładne trójkąty i dołożę do jajek. Mieszamy nasz serek. Do naszych jajek łączonych z serkiem twarogowym dołożę świeże zioła. I będę to wylewał delikatnie na patelnię. I delikatnie będziemy naszą jajecznicę mieszali. Bez metalerz jeszcze jeden. Na suchej patelni zgrillowałem, skarmelizowałem pomidory i przyprawiłem je solą z dodatkiem kakao i cukorii. Mam tutaj jeszcze boczniaki, czyli tak zwany oyster mushrooms. Jajka za moment zaczną się ścinać. Mogę dorzucić jeszcze pomidorków koktajlowych. Pomidorki lądują. Jajecznica jest gotowa. Boczniaki. Wrzucamy na suchą patelnię. Przecinamy na delikatne połóweczki. Do tego kabanosy wołowe. I takie oto kabanosy wołowe wrzucę do garka. Boczniaki jeszcze chwilę będą gotowe. Sól z cykorią i z kakao. Delikatnie nakuwamy. Odrobina papryki wędzonej. Gotowe. I na to nasze kabanosy wołowe. Mamy kiełbaski, mamy pomidory, mamy jajecznicę. Czekam na gości. Jesteśmy, Marcin, jesteśmy. A gościem dwóch żywiołów, dwóch pasji w Dziwnowie jest Tomasz Janiak, który deskę z żaglem zamienił na deskę z latawcem, kiedy tylko kajty pojawiły się na polskim wybrzeżu. Instruktor kitesurfingu, ale także czynny zawodnik. Aktualny wicemistrz świata w kiteracingu w kategorii Masters. Kolejny przykład na to, że żeglarstwo może być pasją na całe życie. Dziękujemy, Marcin. Panowie, ja pozmywam. Tak? Mamy czas na wodę, no. Na wodę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzimy się później. Do zobaczenia. Cześć. Prędzej czy później musiało pojawić się coś nowego. Mała sportowa łódka, deska z żaglem, to już było. Chociaż, jak podają niektóre źródła, już kilkaset lat przed naszą erą w Chinach latawce wykorzystywane były na wodzie jako napęd prymitywnych łódek rybackich. Ale zostawmy historię. Przełomowym momentem w konstrukcji latawców okazał się rok 1985. Bracia Dominik i Bruno Legagno konstruują swój pierwszy dmuchany latawiec Vipika, dzięki któremu rozwój dyscypliny gwałtownie przyspiesza. Dociera także do Polski. Pierwsi kitesurferzy pojawili się na Półwyspie Helskim i w Łebie w sezonie 1999. Był wśród nich nasz gość, Tomek Janiak. Ale zaraz, zaraz, na wodę bez drugiego śniadania? Na drugie śniadanie przygotuję krab sandwicha, czyli kanapkę z pełnoziarnistego chleba tostowego, który delikatnie przesmażę ze stekiem. Zaczynamy od zamarynowania mięsa i zrobienia tostów. Tym razem będzie to stek New York, czyli stek z antrykotu. Nasze marynaty.
odrobina oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. To jest luster, w którym zawarte jest dużo różnego rodzaju ziół. Także nic innego już nie będziemy potrzebowali. Cały czas pamiętam o tym, że mamy tosty na patelni. Bardzo szybka marynata. Ostatni tost gotowy. Na patelni ląduje nasz stek. Nie wlewamy żadnego tłuszczu, ponieważ tłuszcz znajduje się w steku i w marynacie był użyty olej. Stek się smaży, natomiast przesmaruję teraz nasze tosty. Do tostów użyję sera kanapkowego, bardzo dobry. Ten mój będzie ze szczypiorki, ale może być też śmietanowy, grzybowy, jaki Państwo lubicie. Na trzy pozostałe ułożę ser topiony Masdamer. Cały czas pamiętamy o tym, że mamy mięso na patelni. Steka odwracamy. Mamy sezon na pomidory. Kryjemy plasterki. Pomidory układamy na naszych tostach. Na tych tostach wyląduje rukola. Czekamy jeszcze dosłownie 3 minuty na mięso. I możemy dawać. Dobrze, teraz dwa żywioły będą żywione. Kanapka pełnoziarnista, do tego grillowany stek. Dziękujemy. Widzimy się na obiedzie. Tak jest, chłopaki. Cześć. Kierunek plaża. Otwarte morze. Na kajcie wszystko jest inaczej. Inny sposób wykorzystania wiatru, poruszania się po wodzie, sterowania. Na kajcie się nie pływa, na kajcie się lata. Ale zacznijmy od początku, czyli od sprzętu. Co to jest, powiedz? To jest deska do kite racingu, czyli deska do ścigania się na wodzie. To jest ten cały system sterujący, tak? Tym się steruje, tym się dodaje gazu, tym się hamuje. To jest akurat 11-metrowy latawiec. Będziemy i pompować. Zaczynamy pompować, tak? Tak jest, i w ten sposób napompowaliśmy latawiec. No i dobrze, i teraz wypadałoby podłączyć linki. Idę w tej chwili, podpinam się do baru. Wystartuje latawiec. Latawiec napompowany, linki przypięte, bar gotowy. Tak naprawdę nie pozostało nic innego, jak tylko spróbować poderwać go do góry. A potem wiatr, koncentracja, trening, emocje i szybkość. Adrenalina gwarantowana. Ale kitesurferom szybkości nigdy dosyć. Przywiozłeś tutaj ze sobą jeszcze jakieś cudo. To się nazywa fachowo hydroskrzydło. Siły tutaj fizyczne, które działają, czyli różnica ciśnień, która powoduje, że to zaczyna wypychać deskę i nas do góry. To jest pod wodą. My jesteśmy przyklejeni do wody, ale pod wpływem prędkości to zaczyna wychodzić do góry. Czyli jak gdyby lecicie tak nad wodą, lewitujemy, tak? Nad wodą. To jest przyszłość żeglarstwa twojego? Moim zdaniem to jest przyszłość żeglarstwa wyczynowego. Hydroskrzydła na desce z latawcem i na większych łódkach? Przyszłość żeglarstwa? Poszukiwacze szybkości nie mają wątpliwości, ale coś w tym jest. Obiad dla kitesurfera? Potrzebna energia i to w dużej ilości. Czas na obiad. Ja sobie pozwoliłem już małe steki z polędwicy grillować. Natomiast dzisiaj głównym bohaterem będzie ten oto wspaniały stek, tak zwany porterhouse. Polędwica i rozbew w idealnej proporcji, 1:1. Szybka marynata, czyli olej rzepakowy, tłoczony na zimno, odrobina tego oleju, sos Worcester, 1, 2, 3 i szybciutko ląduje na grillu. Ja sobie pozwolę troszkę warzyw już grillować, jest to między kukurydza i cukinia. Jeszcze potrzebuję paprykę dla koloru i dla smaku. Kawałki lądują na grillu. Z boku grilluję sobie jeszcze cytrynę, kilka plastrów cukinii, grube plasterki cebuli. Steki są już na pewno gotowe z polędwicy. Włożę jeszcze boczniaki. Lądują na naszym grillu. Tomek dzisiaj troszeczkę popływał na wodzie. Mówi, że mięsa mu na dzisiaj wystarczy w zupełności. Także ja mam dla niego łososia. Tym, że łososia mam dla niego wędzonego na gorąco. Grzeję go i dam mu do spróbowania w mojej wersji. W misce przygotuję szybki sos winegret, którym przeleję moją sałatkę. Do winegretu będę potrzebował miód. Miód pokrzywowy, tak zwany ziołomiód. Tutaj olej rzepakowy. Pieprz, sól. Papryka wędzona. Sok z limonki.
całość mieszam. Wave Freestyle Race Foil. Twarze kitesurfingu. Tomek to typowy kiteracer. Wyścigi między bojami to jego pasja. I szybkość na wodzie. Dlatego kiedy tylko warunki pozwalają, lata na swoim foilu metr nad powierzchnią wody. Ale freestyle to kwintesencja kitesurfingu. Zaprzeczanie prawom natury. Skoki i figury akrobatyczne na wodzie przy szybkościach, jakie tylko deska z latawcem może zapewnić. Mamy w tej dyscyplinie polską mistrzynię świata, Karolinę Winkowską, triumfatorkę najważniejszych zawodów kitesurfingowych, aktualną liderkę Pucharu Świata, najlepszą z najlepszych. A u Marcina obiad prawie gotowy. Steki poddychały, będę potrzebował mniejszy talerzyk. Gdzie przyprawia mięso solą z dodatkiem cykorii i kakao. Dobrze, sprawdzamy jak tam nasz stek. Jest pięknie. Szczypior to warzywko, które bardzo lubi nie tylko przy daniach kuchni tajskiej, również przy kuchni polskiej. Delikatnie je podgrilluję. Również sprawdzi się w mojej sałatce. Rozbew jest praktycznie gotowy. Poczekam jeszcze na te warzywa. Zacznę teraz układać szpinak. Dzisiaj będzie według naszej zasady smacznie, zdrowo, kolorowo. Te właśnie kolorowe steki lądują już z jednej strony. Łosoś jest wręcz idealny. Za chwileczkę go biorę ze skóry. Pięknie ugrillowany szczypior. Teraz oto wspaniałym sosem przeleję sałatkę. Obiorę teraz naszego łososia. I łososia ściągnę skórę. I poddzielam mięso. Mięso ląduje na desce. Mięsko odleżało swoje. Takiego dobrego steka mogliśmy zjeść całego. Ja wytnę z niego polędwicę i rozbew. Dokładamy rozbew do naszej polędwiczki. Dla smaku jeszcze trochę orzechów i żurawin. Smacznie, zdrowo, kolorowo. Zbilansowany posiłek. Mam nadzieję, że będzie im to smakowało. Kitesurfing. Nowe żeglarskie szaleństwo. Jeszcze nie w Rio de Janeiro, ale pewnie znajdzie się w programie następnych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Choć nie jest to najważniejsze. Wiatr, woda, zdrowy styl życia, zbilansowana dieta i Dziwnów. Nowe Centrum Sportów Wodnych nad Bałtykiem. Dwa żywioły, dwie pasje.